czasu. Jest to tak dziwnie, tak jak w jakimś biurze. I w ogóle jest już, która jest? 18.30, jakoś 18.40 i tak szybko w ogóle nam tu czas leci, że szok. Bo żeby się dostać z jednego miejsca na drugie, to tyle nam zajmuje, że masakra. Ale super czuję vibe Stranger Things, mega. Tu jest salon Porsche. Jeju. Mój przyszły samochód. A, klub. Czekamy właśnie na maraton i będziemy tu przez następne 8 godzin. Potem mamy pociąg dopiero o 14 do domu, także będziemy w domu o 17. I nie wiem jak to przeżyjemy, ale może jakoś damy radę. Moments we keep going. Jest 6.16, właśnie wyszliśmy z kina i się czuję jak zombie, ale było super. Go mnie bardzo. Dostałam w ogóle maila, że dostałam darmową kawę w goście, bo zebrałam 14 punktów, ale nie pamiętam kiedy ostatnio, nie wiem, może czy przez urodziny wchodzą jakieś punkty, no nieważne, w każdym razie dostałam darmową kawę w goście. Więc się zastanawiam, że może dzisiaj pójdę, zrobię sobie na urodziny darmową kawę. W sensie wypiję darmową kawę na urodziny. Także zobaczymy, może pójdę. Dobra, już wiem, bo zainstalowałam sobie teraz aplikację Kosty i mi pokazało, że 3 ziarna z okazji moich urodzin, a miałam 11, więc teraz mam 14, także mam darmową kawę. Także chyba pójdę. Chociaż dzisiaj chciałam nie pić kawy, ale są moje urodziny, więc... You know, darmowa kawa. Uwaga, zrobiłam sobie urodzinową deskę. Proszę Państwa, moje urodzinowe śniadanie. Wszystkiego najlepszego dla mnie, jej! Dobra, idę to zapalić. W sensie świeczkę. I dmucham. Dobra, myślę życzenie i dmucham. Idę to zjeść. Będę oglądać chyba coś. Serial. Ale mam mało czasu, bo za niedługo muszę iść. Bo jadę do galerii. Kupić sobie prezent. Ode mnie, dla mnie. Właśnie do Kosty. Wezmę sobie kawę i będę odpisywać na życzenia. Aż niewielka ta kawa, zamówiłam największą. Jestem w domu, robię sobie obiad i zaraz będę jechać do stajni, bo jadę na koniu na spacer sobie gdzieś do lasu czy coś.
I tak, taki urodzinowy spacer. Cieszę się mega. W ogóle nie wiem, tak mi się chce śmiać dzisiaj cały dzień. Ale w ogóle ta kawa była tak wielka, że po prostu szok. Była jak dwie kawy. Aha, i w ogóle nie pokazałam, co kupiłam. Także później pokażę. Kupiłam sobie prezent. Książkę oczywiście, co innego mogłam kupić. Chciałam jeszcze kupić etui na telefon, ale już nie zdążyłam iść do sklepów innych, bo chciałam też szybciej wrócić do domu, żeby jechać właśnie do stajni, a jadę na rowerze, więc jadę około godziny. Także tak, ale kupiłam sobie książkę. Pokażę może, co dostałam, w sensie co dostałam. To dostałam od siebie, od Natalii Zięby. Bardzo fajna książka, już zaczęłam czytać. Jestem na stronie 35, zaczęłam dzisiaj rano. I bardzo mi się podoba. To jest w ogóle trylogia, także to jest pierwsza część trylogii. I już kiedyś ją widziałam w Empiku, więc sobie kupiłam. Tą bransoletkę to pokazywałam już, jak byliśmy w Warszawie. Oj, trochę mi się pogiął, ale dostałam bon podarunkowy. Do Wrocławia, do takiego miejsca, gdzie się robi swoją ceramikę. Więc mogę sobie iść i zrobić ceramikę. Także jak będę we Wrocławiu następnym razem, to zrobię. Ja w sensie użyję. A resztę rzeczy pokażę później, bo nie mam tu. Czekam na wszystkich. I upiekłam szarlotkę, w sensie taką amerykańską apple pie. I mega, wyszła piękna. No, i tu mam wszystko. No bo właśnie ja nie wiem, za dużo mam życzeń.